Będziemy tych bazarów odwiedzać jeszcze mnóstwo. To był jeden z największych tutaj w Side. Taki najpopularniejszy. Tak jak wspominałam wcześniej, on jest tylko w poniedziałki. I w czwartki. I w czwartki. Można dokupić sobie taki, powiedziałabym, organizer do torebki. O Boże. Ja lira. Jest za darmo. 1200 liry, ten jest za darmo. Dobra, to robimy tak. Ten 1200 liry jest for you, ten za darmo jest mój. Bazar, będę wam pokazywać kilka cen, kilka rzeczy. Jest tyle ludzi, że ciężko się tutaj w ogóle przebić. Ale to nic, już momencik. Będą gdzieś powystawiane jakieś rzeczy z cenami, to będę wam pokazywać. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. No, ładnie, dziewczyna. Dziękuję. Wszędzie jest dobra cena. Ale ja tu chcę vloga nagrywać, a nie zatrzymywać się przy wszystkich. Tutaj byliśmy, ostatnio co kupowałaś torebkę i tam, nie? Tutaj kupowałam ostatnio portfel i torebkę. Wiem dlaczego tutaj, bo tutaj są ceny. A jak mam chodzić i się pytać, to się zniechęcam. A tutaj wiedziałam co za ile, więc szybko podjęłam decyzję. Chcę trochę na bok od muzyki. Wykorzystam teraz Marka, żeby wam pokazał w środku, jak wyglądają te portfele. Tu na pieniądze, tu przygrupki na karty różne. Na karty, dwa rzędy. Ewentualnie jakieś zdjęcie. Druga strona. No, za 3 euro. Męski portfelik. O. Też na karty, przedziałki, dwa rzędy. Tutaj na drobne. No i tu na prawo jazdy też przedziałka. I one są po 2 euro. To jest torby. To paski też? 5 euro? Też, tak, 5 euro. Pokaż pokładne. Brązowe, nie, pokaż czarne. Jedna sztuka 24, jak się kupi dwie sztuki, to 42. 40, no problem. O, 40. Ok. Mi się te najbardziej podobały, te no, albo ten te. Fajny materiał też, nie? Okay. Takie paskowane, takie eleganckie pakiety. Chodzimy już teraz do części, to jest herbatka. Musicie mi wierzyć na słowo, że przepięknie tu pachnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Napitka za darmo. Kruskawki 40. 10 liry to jest złoty 50. Fajnie, że są takie okrągłe ceny. Ładnie można sobie to przeliczyć. Czereśnie 60, tu chyba gruszki 50. No to kupuj. Winogrono, zobacz jakie piękne. Świeżo zerwane, jeszcze ma ładne zielone liście. 50 liry.
Jest widać, że to nie są takie eksportowane do nas, tylko są takie prawdziwe z drzewa, nie? No, kupimy, nie? Na soczek mamy tą wyciskarkę tak, do soku. Mamy wyciskarkę. Marek, kupuj, ja idę dalej. 25 pomidory malinowe. Tu jest chyba cukinia, to nie jest ogórek. 15 lire. To też cukinia? Nie, cukinia. Chociaż w sumie. To znaczy na czymś, nie? Kukurydzy, oni się kopają tutaj w kukurydzy. No widać, jest bardzo tania. 7 lire. 10 to jest złoty 50, naprawdę tanie. Arbuza mamy całego w samochodzie, całego, więc nie wiem, ile tego nie będziemy kupować. Bezpestkowe, bardzo dobre, już wcześniej kupowaliśmy 40 lir. Wszystko 35, a tam były? Było 60. 60? Te są gorsze jakości. Tam są takie porządne. Spinie 40. Tak? Bardzo spinie, takie jak u mamy. Takie ogródkowe. Zobaczcie, jakie mają jedne. Nie mam pojęcia, co to jest. What is this? Zawaj kielszym. Nie mam pojęcia, co to jest. Nic mi tu nie wyjaśniło. Ziemniaczki. A to są ładne. 20, cebula, 15, papryka. I z papryką trzeba tu bardzo uważać. O, papryk pięknie. 20 banany. Te banany tutaj idziemy wzdłuż wybrzeża, to są plantacje bananów. Jeśli widzicie tą, nie wiem, antenę czy cokolwiek to jest, to wiecie, że jesteście we właściwym miejscu. Ten bazar jest tylko w poniedziałki i czwartki. Wybieramy winogrono. Stwierdziliście, że to jest najsłodsze. Te tutaj jest paskowe, a to ma dużo pestek. No i kupiliśmy też u Państwa 8 kg pomarańczy. Na sok. Na sok. Nie wyglądają pięknie, ale na sok są idealne. Oliwia wybiera brzoskwinie. A Marek wybiera pomidory. Szukam, szukam. Szukaj, szukaj. A tak pięknie pachnie. Dosyć? Kupujemy skarpetki, taką paczkę 12 sztuk za 10 euro. Wysokie, bo takie chcieliśmy. Idziemy dalej. Thank you, see you. Polska. Uwielbiam sklepiki z takimi bibelotami, ichnimi lampkami. Oczywiście nic z tego nie kupię. Ale popatrzeć sobie lubię. Biorę mi ozdobę w tym kolorze. Kamera. Reklama. Reklamę. Jedna sztuka 6, dwie sztuki 10. Kamera 5 euro. Bo można dokupić sobie taki, powiedziałabym, organizer do torebki. Na jakieś, nie wiem, drobiazgi, kosmetyki, jak kosmetyczkę. Czy żeby włożyć tam portfel, czy jakieś inne drobiazgi w torebce. Żeby łatwiej ich znaleźć. Od koloru do wyboru. Jedna sztuka za 2 euro, a tutaj za 1 euro. Różne wzory. Tu są mniejsze. 24. How old are you? I would have started 25 kiwi. 46, 40. I would have started 25 kiwi. Hello. Z Pudiczek weszliśmy na temat naszego wieku, jak zwykle, wieku mojego. Udało nam się w końcu, jest mama. Udało nam się w końcu znaleźć czarne spódniczki. Za 7 euro. Za 7 były w Alanii nie kupiliśmy i teraz znaleźliśmy je tutaj na bazarze. Buziuka to maleńka. Tam w środku są spodenki. Ktoś ma córeczkę. To jak znalazł? Na jakiś balik? Tak, tak. Eh?
czerwona. To jest, wygląda fajnie. Hmm? Nie. Ja mam za duże uda na takie spodenki. Nie czuję się tym dobrze. Może się uda coś. Może się nie. Ja muszę mieć takie długie. Polarki. Ale jak my children? For children. No. No, only boy. Yes, lady. Hello. Za darmo. Lewandowski, Podolski, Piątek. This is photo model. Lira euro. Lira. Lira. Excuse me. O Boże. Lira. This is za darmo. 1200 lir, ten jest za darmo. Dobra, to robimy tak. Ten 1200 lir jest for you, ten za darmo jest mój. Ok? Good deal. Good deal. Ile, ile? Za darmo. Za darmo. Excuse me. Ok, this is za darmo, bile kopium, ok. 180 zł. Za darmo, ok. To nie za darmo, to jest za darmo. To jest za darmo. Oglądamy buciki, jedna para za 20 euro. Coś ci takie do wyboru. Ja bym się zatrzymała już tutaj. Ja jest tu? Lein! No, Salatin. Salatin, AUB. Salatin, AUB. A, mashallah. Ok. Co sądzicie, ta różowa sukienka i te buciki? Najpiękniejsza ta skarpetka. Mi się bardzo podobają. Weźmy buciki. Te. Tak, tak. I ostatecznie zapłaciliśmy mniej. 550 lir, a nie 600. Marek jak zwykle coś tam stargował. Trzymaj, Oliwia. Tu jest sklep na sklepie, bazar na bazarze, więc jeszcze mamy tyle przed sobą trasy, że będziemy tych bazarów odwiedzać jeszcze mnóstwo. To był jeden z największych tutaj w Cide. Taki najpopularniejszy. Tak jak wspominałam wcześniej, on jest tylko w poniedziałki. I w czwartki. I w czwartki. A jutro jakbyście przyjechali tutaj we wtorek, bo kiedyś tak przyjechaliśmy, taki zwykły dzień, to jest pusto, są tylko te owocki i warzywka tam na samym środku. Wiecie co, nie sprawdziłem bluzy przy sprzedającym i po prostu wziąłem, i tam była chyba M-ka, nie? A ty ja chciałeś, to była L-kę czy XL-kę, XL-kę, a w hotelu okazało się, że jest S-ka, maleńka S-ka. Przyjechaliśmy zwrócić, ale już nie było nic. No faktycznie były tylko te stałe bazary, tak, które tam owoce, są. Warzywa. Ale reszty nie było, więc... Tak. Dobra, a my teraz idziemy w poszukiwaniu takiego, że tak powiem, niebieskiego drzewka, a później idziemy już do samochodu i jedziemy dalej. Gdzie? Na ruiny? Tak, jedziemy do Side na ruiny i tam próbujemy się wbić na plażę przy ruinach. Ostatnio jak byliśmy, to widziałem tam kamperki i właśnie tam chcemy sobie usadowić i plażować. Tyle. Może się uda. Jak w Google'ach szukaliśmy tego bazaru, to właśnie to miejsce było na jednym ze zdjęć. Czyli faktycznie potwierdza to, że jesteśmy we właściwym miejscu. Dobra. Słynna malarka, która malowała swoje własne autoportrety. Ale dobra, bo my mieliśmy już stąd wychodzić. Iść w poszukiwaniu drzewka. Zobaczcie, przy jednym z wejść, czy jak to woli wyjść z tego bazaru, jest to drzewko, o którym wspominałam. Nie to, które widzicie teraz różowe, tylko to niebieskie. Właśnie dla niego teraz tu przyszliśmy. Przyszliśmy na szybkie jedzenie wzdłuż ulicy, idąc z bazaru w stronę samochodu. Pokażę wam ceny. Oczywiście tutaj jest turystycznie, więc ceny są podane euro. Burgery, tak naprawdę nie burgery, tortille, bo to wszystko to są donery. 3, 4, 5, 6 euro tutaj. Najdroższy z ryżem. Nice. 7 euro. O Jezu, jakby mnie to denerwowało. Nasze dzieci z takich rzeczy wyrosły. Ale tutaj chcemy pokazać konkurencję obok, ale teraz żeśmy dojrzeli to. Zobaczcie. Chłopak przed chwilą dał nam ulotkę.
To jest 49 liry, 50 lire. To jest jakieś 8 zł. Thank you. Jemy, bo jesteśmy głodni. Robimy użytek z pomarańczy, które kupiliśmy na bazarze. Marek wyciska taką ręczną wyciskarką. Ale idzie. Ale takie słodziutkie, że... No pyszne są. Idealne na sok. Pokażę wam tylko. Tutaj jest plaża. Tam jest nasz van. A dosłownie tutaj już są ruiny w Side. Idziemy pooglądać te najciekawsze miejsca, wam pokażemy. A nie takie jak te kupa gruzu, jakaś maszyna stojąca. Ta część, w której teraz jesteśmy, to stara część, tutaj nic się nie zmieniło. Ale popatrzcie, co tu się dzieje z tej strony. To, co tu widzicie, na przykład ten słup i te wszystkie inne, są nowe, zupełnie nowe. To nie jest nic starego, tylko to jest coś współczesnego. Nie mam pojęcia, co tutaj się tworzy i co tu powstanie. No to widać, że jest stare. Nawet kolorystycznie to nie pasuje, a to? To są nowe kolumny. Całą magię tego miejsca mi psują. Nie, nie, chodź. Idziemy dalej. Nie podoba mi się to miejsce. Chcę stąd iść. Zobaczcie, chyba nie macie wątpliwości, patrząc na to, że to nie jest nic starego. Nowe płyteczki. Nowiutkie. Tu już kilka położonych. Tam jeszcze zostawili. Ale jak to sprytnie kładą, takie niby potłuczone. Są oni, biorą jej kółką. I tu jest cała. Tam kawałek dalej byliśmy, to jeszcze w tacce był towar umieszany. Nie zdążyli wyrobić. Fire and poszli sobie. Nie wiem, jak tu będzie to wszystko dalej wyglądać w późniejszym czasie, ale niech was to nie zmyli, że to jest stare. No to jest świeżuteńkie, nowiuteńkie, jeszcze ciepłe. Tu jest restauracja. Wam pokażę. Z widokiem na morze. Sobie usiąść. A my stoimy tam, gdzie ten ten żółty parasol. Tam mamy wana. Mamy 2023. Jak się nie mylę, to był tu jeszcze 2022 i jakiś rok wcześniej. Zainteresowani butami, ale ja zwróciłam uwagę na coś innego. Zobaczcie, jak tutaj pan wyrabia biżuterię. Tutaj ma takie drobiazgi i robi to wszystko na miejscu. Tam ma. A tutaj ma takiego dużego kota. Pan też z klimatem. Świetnie to wygląda. Pewnie inaczej się na to patrzy, jeśli wiem, że ktoś to wykonał ręcznie. Stary, białe. Kiepski? Pan już tutaj pakuje. Kiepski. Jak się maś? O, papa. Oma. Nie, YouTube. YouTube, chodź. YouTube, chodź. Nie puść. Nie puść do klimy. Nie puść, stary.